Zwracam się również z prośbą, aby niniejszy vlog oglądać w całości, nie wyciągać niczego z kontekstu, obserwować to, co się dzieje na ekranie, to, co mówię. Także w całości oglądamy i oczywiście zapraszam do dyskusji, do komentowania. Jak już zawitaliście na mój kanał i trafiliście na ten film, dostaliście powiadomienie, bądź z czystej ciekawości zajrzeliście właśnie do mnie, zobaczyliście niniejszy tytuł, to zapewne ciekawi Was, co mam do powiedzenia. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście, LibereV80. Pod filmem ostatnim na moim kanale, gdzie pokazałem traf Ibrahimowicza oraz Cavaniego, pojawiły się komentarze typu: Libero, w jaki sposób ty trafiasz tyle czarnych piłek? Moi drodzy, otóż powiem wam w tym odcinku, czym się sugeruje podczas losowania. Nie jest to żadna filozofia. Oczywiście musicie pamiętać, że losowanie w PES-ie to jest czysty rachunek prawdopodobieństwa. Niech punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji, do dzisiejszego vloga, niech będą cztery moje losowania, trzy pod rząd, jeden po drugim, z dnia wczorajszego, z godzin porannych, natomiast czwarte losowanie z godzin wieczornych. Spójrzcie, obejrzyjcie dokładnie te losowania, zobaczymy, czy jesteście w stanie wysnuć jakieś wnioski już po samych losowaniach. Musicie mieć świadomość, że nie ma tak naprawdę żadnej metody, żadnego klucza. Nie było go w 17, nie ma go również w 18. Pojawiły się również komentarze typu, że po prostu trzeba jak najwięcej piłek otwierać, wtedy również to prawdopodobieństwo trafienia w końcu czarnej piłki oczywiście zwiększamy. Jest również zjawisko cofania się piłki. To wiecie, widzieliście to również na moim kanale. Zdarzyło mi się to na początku tej gry, zdarzyło się również w 17. Natomiast ostatnimi czasy, jak widzieliście również w załączonym klipie przed chwilą, nie zdarza się. Moi drodzy, będziemy troszeczkę się przenosić z tego miejsca również, powiedzmy, w taki klip nagrany w grze, również z moim komentarzem, także zapraszam Was do oglądania. Oczywiście zachęcam do komentowania, do wysnuwania swoich wniosków jak najbardziej. No i tak naprawdę pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób sobie w trakcie losowania, bo to już jest tylko i wyłącznie czynność podczas losowania. To jest tak naprawdę moja obserwacja. To jest tak naprawdę Wasza również obserwacja piłek, które przelatują przez ekran. Moi drodzy, te piłki z każdą sekundą przyspieszają i coraz dłużej hamują. Także decyzja wciśnięcia guzika musi być naprawdę dosyć szybka. Przeanalizujemy sobie dwa losowania, które widzieliście przed chwilą. Przeanalizujemy je bardzo dokładnie. Przeanalizujemy je pod kątem uzyskania większego prawdopodobieństwa na czarną piłkę. No bo tak naprawdę,
Ja posiadam w klubie 15 czarnych piłek. Byłoby 16, tylko no, nie wiedzieć czemu Insigne, Lorenzo Insigne został przerobiony na trenera. Nie za dużo dał statystyk. Myślałem, że będzie ich więcej, skoro to czarna piłka. Nie żałuję, natomiast byłoby ich po prostu 16, więc skoro udało mi się tyle piłek wylosować czarnych i z komentarzy wnioskuję, że nierzadko zdarza wam się po prostu nie trafić tej piłki czarnej, no to tak naprawdę ten vlog jest właśnie dla was. Spróbujemy zwiększyć sobie prawdopodobieństwo wylosowania czarnej piłki. Przenosimy się do konsoli i oglądamy dalej. Analiza dwóch losowań. Moi drodzy, sześć piłek mamy jednocześnie na ekranie. Prawdopodobieństwo 3%, 3 na 100. Moi drodzy, szukamy luki między czarnymi piłkami. 41 piłek minęło od rozpoczęcia losowania, gdzie nie było nawet czarnej piłki, co daje nam 59 piłek na 3 czarne piłki i prawdopodobieństwo 5,08. Niestety się nie udało, czarna piłka to była piłka 74. Moi drodzy, tutaj również rozpoczęcie losowania bez czarnej piłki. Natomiast w trakcie piłki czarne się pojawiają. One tak naprawdę zerują nasz licznik. I to jest ostatnia piłka czarna, od której zaczynam, że tak powiem, wyczekiwać na moment naciśnięcia. Jest to spora luka, znowu 38 piłek minęło w momencie naciśnięcia guzika. No i piłki toczą się tak naprawdę za chwilę dalej. Mamy teraz 62 piłki i 3 w dalszym ciągu czarne piłki, 4,84. No i piłki czarne w końcu się pojawiają. Mamy 70. piłkę z kolei. I to by było na tyle, moi drodzy. To są moje spostrzeżenia. W ten sposób otwieram każdą piłkę. A skoro już tyle wylosowałem, więc myślę, że ta metoda, ten rodzaj, powiedzmy, losowania, te wyczekiwanie na odpowiedni moment, jest to po prostu skuteczne. Dziękuję wam bardzo serdecznie. W komentarzach oczywiście napiszcie, czy zdołaliście coś uzyskać właśnie tą metodą, także dziękuję, oczywiście zapraszam na inne moje playlisty, na inne moje filmy, trzymajcie się, cześć!